Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy pierwszy projekt. Jest to oto ten hełm niemiecki. I w nim do zrobienia mamy tak. Muszę ściągnąć tą farbę. Jak widzicie, są brzery. Tutaj nawet farba już odpada. Pomalować go na właściwy kolor. Oczywiście fasunek trzeba wyjąć. Kalek akurat tutaj nie będę naklejał, to już zrobi sobie właściciel. Tak więc i oczywiście jeszcze nity trzeba pomalować na odpowiedni kolor, żeby całość współgrało. Zobaczymy, co tak naprawdę nam pokaże wnętrze, jak zdejmę fasunek i zacznę ściągać farbę, bo tu już korozję widzę, nawet skrzywiąc palcem zaczyna odchodzić. Tak więc zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj akurat postaram się zniwelować wrzery na dzwonie przy pomocy nakładania warstw farby i ścierania tej farby. To jest dosyć żmudny proces, ale jest plus tej metody taki, że kiedy będzie się rzucać tym hełmem, czy też nie wiem, spadnie, to farba, nawet jeżeli pęknie i będzie jakieś tam zarysowanie, to nie będzie widać szpachli. Właśnie będę starał się unikać jak najbardziej szpachli. Ewentualnie zamiennik szpachli w postaci płynnej stali, czyli kleju, żeby to po prostu nie odpadało pod wpływem właśnie jakichś tam drgań, innych tam rzeczy zewnętrznych, żeby ten hełm mógł służyć jak najdłużej koledze w rekonstrukcji historycznej. Tak więc co? Zaczynamy. Oczywiście musimy zdjąć fasunek. Tak więc już widzimy się przy stole. Niemieckie hełmy drugowojenne mają dwie obręcze. Jedną zewnętrzną i drugą wewnętrzną. Na wewnętrznej trzyma się skóra, a zewnętrzna, a przy pomocy nitów trzyma cały fasunek wraz z paskiem. Żeby wyjąć fasunek, musimy zdjąć nity. Żeby nity zeszły, musimy wewnętrzny obręcz odciągnąć delikatnie i w tej chwili odginamy wąsy nitów. Tutaj akurat można przy pomocy palców, ale czasem trzeba i śrubokrętem płaskim sobie pomóc. O, właśnie, było się. Dobra. Nity składają się z dwóch takich elementów. Samego nita oraz podkładki, którą dociskamy i wąsy rozchylamy. Nitów mamy 3 sztuki. Więc trzeba 3 razy to powtórzyć. W tej chwili mamy fasunek osobno i dzwon mamy osobno. Nawet śmietki widzę, jeszcze z jakiejś rekonstrukcji zostało. Wewnątrz oczywiście będziemy też wypiaskujemy i tutaj akurat nie będzie większego sensu, widzę, nakładać wiele warstw, jedynie na obrzeżu nałożymy, żeby to jakoś wypracować ładnie. I tak jak mówiłem, tutaj farba odpada, już jest korozja się wdała. Tutaj widzę, nie ma wywiecznika, kominka do... Nie, wywiecznik jest, dobra, to nie ten otwór. No
No dobra, idziemy i piaskujemy. Zobaczymy, co będzie nam pokazywać. W procesie piaskowania czerp wygląda właśnie w taki sposób, dzwon w zasadzie. Tu w środku będę musiał jeszcze papierkiem ścierną dotrzeć. Dosyć ciężko ogólnie jest wypiaskować w środku, kiedy to wszystko wychodzi. Fajnie, że udało się, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mamy numery nam wyszły. To jest fajny smaczek. Postaram się je wyeksponować. I to jest tak, 3, 9. To podejrzewam, że to jest 1 i 9 jest ostatnia. Spróbuję to tak wyeksponować, żeby to było fajnie widoczne. Tak jak mówiłem, tutaj na pewno papierkiem ściernym przeszlifuję, żeby resztę korozji się pozbyć. Będę musiał użyć na pewno trochę kleju, stal na zimno, nie będę tego spawał nic, tylko pozaklejam dziurki. W tym obrębie znajdują się otwory różnego typu, to samo tyczy się tej powierzchni, ale to za chwilę też sobie wyznaczę, jak wezmę pod światło i dopiero sobie to ładnie zaciągnę. Thank you.
większe wżery zostały zalizgane. To jest według mnie pewna alternatywa dla szpachli. Bardziej, że ten hełm ma być typowo do rekonstrukcji historycznej, gdzie na pewno będzie rzucany. No, nie będzie się na pewno z tym obchodzić jak z jajkiem, a tym bardziej jak z ekspozycją muzealną, że tu będzie leżeć cały czas. Tak więc to jest zdecydowanie dla mnie lepsza alternatywa. Oczywiście jak to wyschnie, trzeba będzie wszystko wyszlifować do jednolitej powierzchni. Z nitów trzeba zdjąć farbę. Tu już nie będę tego piaskował, a zdejmiemy to chemicznie. Przetestuję, w sumie to pierwszy raz będę robił tej firmy specyfikiem. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Tego typu właśnie styrodur nadaje się najlepiej, jest lepszy od styropianu. Fajnie trzyma się. I tak, użyjemy sobie te 3V3. Żel do usuwania starych powłok. Do stali użyjemy. Zobaczmy, co to jest. Faktycznie żal. No dobra. Jedno mogę powiedzieć. Na pewno śmierdzi. I co? Smarujemy. Przedstawia się już gotowy hełm. Fasunek został z powrotem zamontowany. Hełm, jak widzieliście, był lakierowany. Najpierw oczywiście malowany, a później lakierowany lakierem bezbarwnym, matowym, tak aby to miało ręce i nogi. Tak to właśnie się przedstawia. Samą odbudowę tego hełmu uważam za bardzo fajny projekt. Trochę piaskowania, trochę lakierowania. W sumie to wszystko właśnie składa się na odtwórstwo historyczne.
Tak to właśnie. O rany. O. To wszystko tak naprawdę to nasz nieco pokręcony świat tak naprawdę, ale dzięki temu tak naprawdę historia nadal żyje i może cieszyć oko. Tak więc nie przedłużając dłużej, zapraszam Was do kolejnego materiału. Ready?